7.3 for the mark for today. The willingness to cooperate with the rider, 7.8, and for eventing type, 7.7. Vivan Dierka, ocena za styl skoku 7,8, dobry rysunek w skoku, podejście do przeszkody, koń chętny do współpracy, mimo tego, że przy odskoku przy najazdach pojawiały się pewne problemy, 7,6. Galop w dystansie dość krótkie kroki, ale utrzymany rytm galopu 7,3. Chęć do współpracy z jeźdźcem 7,8. I predyspozycje do KKW 7,7. Na trasie obserwujemy aktualnie zmagania klaczy Rosa Prima, dosiadanej przez Piotra Tokarczyka. Pokonała już ona bezbłędnie 4 pierwsze przeszkody. A jest to klacz szlachetnej półkrwi wyhodowana w stadninie koni Prudnik, która jest również jej właścicielem. Wynik klaczy dosiadanej przez Piotra Tokarczyka po wczorajszym ujeżdżeniu to 6,4 punktu karnego. Rosa Prima to klacz szlachetnej półkrwi po Chef Supreme, od Rosa Brena po Brenatto. I Rosa Prima galopuje w stronę przeszkody numer 12. I Rosa Prima, dosiadana przez Piotra Tokarczyka, zbliża się właśnie do linii mety. I mijają z czasem 3 minuty i 46 sekund.